Siemanko, na początek kilka słów sprostowania. Nie wiem dlaczego teraz nie mogę go znaleźć, ale pod odcinkiem z hipotermią Zeusa ktoś zostawił mi komentarz z przypdolką, a nawet kilkoma, do których chciałem się odnieść. Jeżeli to widzisz, drogi komentatorze, to będziesz wiedział, że to do ciebie. Po pierwsze, było tam napisane coś w stylu, że widać, że przygotowałem się do odpowiedzi. Otóż w pewnym sensie, owszem, na przykład sprawdziłem, czy Zeus był bogiem rzymskim czy greckim. Pozdro dla kumatych. A tak serio, to często o tym mówiłem, zwłaszcza na live'ach, że jeżeli robię jakiś odcinek i pada jakieś zdanie, przy okazji którego mam coś do dodania, to zaczynam mówić i mówię. Długo mówię. Takie 30 sekund wypowiedzi, które słyszycie na odcinku, to jest efekt pocięcia 10-minutowego wywodu, z którego przy okazji wycinam wszystkie czy jakieś przejęzyczenia. W tym sensie zgadza się, że odcinek jest w pewnym stopniu przygotowany. A robię to dlatego, że kiedy sam oglądam taki bardziej surowy materiał, to mnie samego takie długie wypowiedzi, uciekanie w dygresję czy chwile milczenia strasznie wkurzają. A chciałbym, żebyście dostawali ode mnie spójny, klarowny i taki czysty przekaz. Wobec czego oświadczam, że tak po prostu będzie, za każdym razem tak będzie. Po ogólnym odbiorze moich treści wnoszę, że większości to odpowiada. Natomiast jeżeli komuś to nie pasuje, no to może po prostu nie oglądać. Albo za radą autora legendarnych poradników do gry w Tibie, profesora Rafoniksa, przyzwyczaić się do swojego losu i zamknąć kurwa pizdę. Po drugie, padł zarzut, że robię z siebie mentora, a Zeus nie potrzebuje moich rad, kiedy uzewnętrznia swoje problemy. Oczywiście, że nie potrzebuje, tak samo jak ja nie potrzebowałem twojego komentarza, a jednak go napisałeś. Prawda jest taka, że ja upubliczniając swoje wypociny i Zeus publicznie uzewnętrzniając swoje rozterki w formie ogólnodostępnego utworu, chcąc nie chcąc zgadzamy się na to, że ktoś się na ich temat wypowie. Z kolei ten, kto się wypowie, powinien liczyć się z tym, że możemy mieć jego zdanie w dupie. I Zeus z pewnością ma tam moje, ja twojego nie do końca, trochę wystaję, bo jednak ci odpowiadam. Dalej, to, że zwracam się jakby bezpośrednio do autora, no cóż, taka konwencja, nic więcej. Kiedy słucham kawałka jakiegoś artysty, zwłaszcza w takim klimacie jak właśnie hipotermia, to lubię sobie wyobrazić, że on to mówi do mnie, że sobie siedzimy i po prostu rozmawiamy i on opowiada o tym, co go boli, a ja odpowiadam mu swoim poglądem na dany temat, jak w zwyczajnej rozmowie, tak jak teraz zwracam się do ciebie. I po trzecie, najważniejsze. Stwierdziłeś, że jeszcze byś się nade mną zlitował i przymknął oko na moje karygodne zachowanie, ale zrobiłem coś tak strasznego, że już nie mogłeś sobie odpuścić. Mianowicie, swoimi wypowiedziami zdeprecjonowałem znaczenie farmakologii w leczeniu depresji i to może być tragiczne w skutkach. Mordo, owszem, powiedziałem, że według mnie tapsy to jest szajs, że albo nic nie dają, albo tylko zamulają, albo sprawiają, że czujesz się jeszcze gorzej. Okej, powiedziałem tak i mogłeś to zrozumieć tak, jak to zrozumiałeś. Ale kurwa, powiedziałem, że tak wynika z doświadczenia mojego i kilku moich znajomych. Wskaż mi proszę moment, w którym powiedziałem, że na przykład tobie czy komukolwiek innemu one nie pomogą. Gdzie mówię, nie bierzcie tego, ni chuja, jak lekarz wam przepisze antydepresanty, to znaczy, że chce was zabić. Zresztą w dyskusji w komentarzach pod tym odcinkiem szybko ustaliliśmy, że problem nie leżał w samej chujowości leków, tylko w złym doborze ich przez lekarza, z czym się całkowicie zgadzam. Zatem kochani, jeszcze raz, oficjalnie. Nie uważam, że szeroko rozumiane antydepresanty to w całości niczego nie dające gówno. Oczywiście, że są potrzebne, oczywiście, że mogą pomóc. A w ogóle to idźcie do jebanego lekarza i postępujcie zgodnie z zaleceniami lekarza, a nie jakiegoś łysego randoma z internetu. Mam nadzieję, że teraz wyraziłem się dla wszystkich jasno, a ty, drogi kolego od komentarza, jesteś ukontentowany. Dobra, wyjaśniliśmy sobie to, teraz przechodzimy do właściwego odcinka. A jego bohaterem dzisiaj jest pan Hans. Hans, właściwie Przemysław Frenzel. Urodzony w 1981 roku w Poznaniu, polski raper, wokalista, autor tekstów oraz producent muzyczny. Współzałożyciel hip-hopowej grupy 5-2, a od 2011 roku również wokalista zespołu Lux Torpeda. Były dyrektor artystyczny wytwórni muzycznej UMC Records. Opis sugeruje, że pan Hans jest człowiekiem wszechstronnie uzdolnionym. Sprawdźmy, czy dał temu wyraz w utworze Egotyka, do którego przechodzimy już teraz. Zapraszam. Jestem wolontariuszem w hospicjum dziecięcym. Nic wielkiego, organizuję czas swoim podopiecznym. Jest tutaj taki... Nic wielkiego, stary. Racja. To nie jest wielkie, to jest kurwa gigantyczne. Robisz coś nieprawdopodobnie cennego. Oddajesz swój czas drugiemu człowiekowi. W dodatku małemu człowiekowi. Małemu umierającemu człowiekowi. Hospicjum dziecięce, kurwa. Samo zestawienie ze sobą tych dwóch słów już mi rozpierdala serce. Hospicjum dziecięce, onkologia dziecięca, kto tam na górze się na to godzi? Bóg kocha dzieci i chce je u siebie? No to zajebiście, a na jaki chuj w takim razie najpierw je tu sprowadza i zanim zabierze, to jeszcze męczy cierpieniem? A może niech kocha i weźmie do siebie w 98% sparaliżowanego, ale zdrowego na umyśle gościa, który każdym spojrzeniem błaga swoich bliskich, żeby go kurwa dobili. Za to żule z wyboru spod Żabki mają się doskonale za 2 złote od każdego napotkanego kierownika. Na tym świecie nie było, nie ma i nie będzie sprawiedliwości, a ja czuję, że ten numer będzie ciężki.
Hospicjum dziecięcym, nic wielkiego. Organizuje czas swoim podopiecznym. Jest tutaj taki Paweł, ma twoją kasetę PEN6. Bardzo cię lubi i pomyślałem sobie, że mógłbyś wpaść, odwiedzić, pogadać i spędzić chwilę. Zrobić zdjęcie, dać autograf, przybić piątkę i tyle. Chłopak jest bardzo słaby, nie damy rady przyjść na koncert. W tej chwili tylko leży, nikt się z nim nie wychodzę. To tylko pomysł, nic mu o tym nie powiedziałem. Jak dasz radę, to fajnie, to byłoby dla niego naprawdę coś. Nic na siłę, jak może. Zajebiście, że gość próbuje ogarnąć dzieciakom takie spotkanie z idolem. Słusznie też, że mu nie mówił, bo chłopak by wyczekiwał i byłby bardzo zawiedziony, gdyby się nie udało. Jakbym dostał taką wiadomość, to chyba bym zapierdalał, choćby i na drugi koniec Polski. Jak dasz radę, to fajnie, to byłoby dla niego naprawdę coś. Nic na siłę, jak możesz, to po prostu bądź. Co o tym myślisz? Daj znać przy czasie. Umówimy się, mój telefon, mail, pozdrawiam tymczasem. Odpisałem, że okej, przy okazji koncertu. Żeby nie jechać tak bez sensu, wpadnę jak będę na miejscu. Nie chciało mi się, byłem zajęty sobą, własnym życiem. W weekendy picie i koncerty w tygodniu tylko picie. Mijał gładko. No trudno mieć do kogokolwiek o to pretensje. W sensie nie o picie, tylko o to, że ma swoje sprawy, swoje życie i ma prawo mu się nie chcieć. Chociaż nie jest trudno przewidzieć, do jakiego finału tej historii zmierzamy. Sobą własnym życiem, w weekendy picie i koncerty w tygodniu tylko picie. Mijał gładko głupi czas, dzwoniłem go garściami. Nie robiłem nic i nie miałem czasu na nic. O kurde, jakie znajome. Czasami też mam wrażenie, że w ciągu danego dnia nie mam czasu nawet się wyszczać, a na koniec stwierdzam, że w zasadzie to gówno dzisiaj zrobiłem. I myślę, że wielu z was też tak ma. Garściami, nie robiłem nic i nie miałem czasu na nic. Koło południa, dzień był smutny i deszczowy. Wpadła nowa wiadomość do skrzynki odbiorczej. Nadeszły trzy słowa, które tyle lat przetrawiam. Przygniotły mnie do ziemi, Paweł zmarł, pozdrawiam. No, tak jak mówiłem, nie trudno było się domyślić. No, kwaśna sytuacja w chuj. Hans musiał się z tym czuć okropnie. Na tyle, że postanowił się z tego wyspowiadać w utworze. Pozdrawiam, przygniotły mnie do ziemi, Paweł zmarł, pozdrawiam. Tyka tyk tyk, głośno tyka tyk tyk, abyś słyszał tylko siebie. Lustro świeci blink blink i oślepia blink blink, tak byś widział tylko siebie. Ego tyka tyk tyk, głośno tyka tyk tyk, abyś słyszał tylko siebie. Lustro świeci blink blink i oślepia blink blink, tak byś widział tylko siebie. Co możesz odpowiedzieć dzieciakowi, który pokazuje ci sznyty, by wyjącą rozpacz zagłuszył ból fizyczny? Patrzy w ciebie dwojga oczu, odległa galaktyka. Mówi, chciałem się zabić, uratowała mnie twoja muzyka. A ja stoję jak zaklęty, przywalony tym ciężarem. Ile może mieć lat? 15? Mówię, dziękuję, niewiele więcej umiem z siebie wydusić, choć nie wiem. No bo zasadniczo co można powiedzieć? Przejebane jest to, że słysząc coś takiego, jednocześnie się cieszysz, że komuś pomogłeś, a z drugiej strony jest ci żal, kiedy pomyślisz, ilu takim dzieciakom nie byłeś w stanie pomóc. Mówię dziękuję, niewiele więcej umiem z siebie wydusić, choć nie wiem, może powinienem przytulić, schować do kieszeni i zabrać sąd, gdzieś się ciepło i bezpiecznie i owinąć skos, przechować na dłużej z dala od wszystkiego, jak pomóc przetrwać burzę, kiedy nie wiem nic i nie umiem niczego. Co możesz powiedzieć na onkologii dziecięcej, gdy dziewczynka chowa głowę pod kot i tylko wyciąga ręce? Wstydzi się, że wypadły jej brwi i włosy, a ja daję jej płytę z autografem i chciałbym przeprosić. Po co tu jestem jak pajac w tym bezmiarze cierpień? Rozdaję gadżety, uśmiechy, jakbym mógł coś zmienić. Jak w tym świecie, gdy liczy się tylko piękne i praktyczne, spojrzeć w oczy, w których właśnie gaśnie życie. Ja pierdolę. Chuj, nie wiem co powiedzieć. I praktyczne, spojrzeć w oczy, w których właśnie gaśnie życie. Mały człowiek w piżamie, opleciony przewodami, w małych kapciach z pieskiem, zanim staty z kroplówkami. Szura krok za... No ja nie mogę słuchać takich rzeczy. Tak sobie pomyślałem teraz, że też kurwa mam problem, nie? Nie mogę słuchać kurwa, a te biedne dzieciaczki i ich rodzice tam są i żyją tym, codziennie. Przewodami w małych kapciach z pieskiem, zanim staty z kroplówkami. Szura krok za krokiem, korytarzem niepewnie, nagle spogląda na ciebie i uśmiecha się tak pięknie. Ego tyka tyk tyk, głośno tyka tyk tyk, abyś słyszał tylko siebie. Lustro świeci blink blink i oślepia blink blink, tak byś widział tylko siebie. Ego tyka tyk tyk, głośno tyka tyk tyk, abyś słyszał.
chciał tylko siebie. Lustro świeci blink blink i oślepia blink blink. Tak byś widział tylko siebie. Powiem wam, że ja rozumiem rozżalenie Hansa i przygniatające go myśli, zwłaszcza w przypadku historii z pierwszej zwrotki, ale kurczę, nie wiem, czy to jest kwestia jakiegoś ego wyjebanego pod sufit. Myślę, że Hans jest dla siebie nieco zbyt surowy. Wiadomo przecież, że nie zmieni niczyjego stanu zdrowia, przynajmniej fizycznego, no bo psychę faktycznie można podnieść z gleby przy pomocy muzyki, zresztą sam niejednokrotnie tego doświadczyłem i pewnie z wielu z was również. Fakt, no mógł pojechać i dać temu Pawłowi trochę uśmiechu, ale czy powinien się aż tak obwiniać i uznawać swoje ego za przerośnięte ze względu na to, że wyszło jak wyszło? Ostatecznie dalej słyszymy, że jeździ do tych dzieciaków, odwiedza je, co świadczy o dobroci jego serca. Łatwo jest mówić stojąc z boku czy sprzed kompa. W sensie, no ja niby powiedziałem, że jakbym dostał taką wiadomość, to zapierdalałbym choćby i na drugi koniec Polski, żeby dać dzieciakowi trochę radości. Ale ja takiej wiadomości nie dostałem i pewnie nie dostanę, bo umówmy się, nie robię niczego takiego, co mogłoby postawić mnie w roli idola. Chodzi mi o to, że no łatwo się ocenia, jak się w takiej sytuacji nie było. Mogę sobie mówić, ale tak naprawdę chuj wie, jakbym się zachował. Teraz zakładam, że tak jak myślę, ale do końca to niczego nie mogę być pewien. Jeżeli chodzi o kawałek jako całość, no mnie się bardzo podobał. Prosty, ale fajny teledysk pewnie miał jakieś znaczenie, szczególnie tam na końcu, jak Hans przechodził do przestrzeni, która mogła przypominać szpitalne mury i jednocześnie zmienił się jego strój. Jakby wchodząc tam automatycznie zmieniał nastawienie. No ale do końca nie rozkminiłem, bo tekst mnie wciągnął. A co do tekstu, no dla mnie bardzo dobry, bardzo smutny. Cierpienie dzieci to jest coś, czego najbardziej nie potrafię przełknąć. A tyk-tyk z refrenu bardziej kojarzy mi się z tym, żebyśmy spieszyli się z dawaniem innym ludziom uśmiechu, bo oprócz naszego ego tyka coś znacznie bardziej nieubłaganego. Czyli czas tych, którzy czekają na nieuchronne. Zatem tematyka sama w sobie trudna, ale opowiedziana w sposób dający do myślenia i zmuszająca do zastanowienia się, za co wielki szacun. Beat również bardzo spoko, pasujący do całości, czyli w ogólnym rozrachunku zajebisty kawałek. Aczkolwiek czuję, że znowu wielkimi krokami zbliżamy się do momentu, w którym będę miał przegrzaną banię trudnymi tematami i będę potrzebował kilku odcinków z kawałkami o tekstach niewymagających myślenia. Na pewno coś dla mnie wykminicie. I to już wszystko na dziś. Jeżeli ci się podobało, to proszę o łapkę w górę i suba. Jeżeli chciałbyś dorzucić cegiełkę do rozwoju kanału, to link w opisie. Zachęcam do zaobserwowania mojego profilu na Instagramie, gdzie będę wrzucał zajawki najbliższych odcinków. I oczywiście zapraszam na Discorda, do którego link również w opisie. Dziękuję za poświęcony czas. Do zobaczenia już wkrótce. Biona.